coś mi chodzi po lewo. Prawo. Biega. Leży. Nie wiem, czemu ja słyszałem w prawej słuchawce. No dobra, widzę, kogo słyszałem chyba. Nie wiem, kogo słyszałem w prawej słuchawce i może to był bot. Siemanko, Rafa, witam. Mauserka zabiłem, no proszę. Ciężki dzień w pracy? Uj. To nie ładnie, nie fajnie. Próbujemy się gdzieś dostać blisko dormów. Tylko najpierw sobie przeładujemy naszego kedra mocy. Jak zawsze u kierowcy przed Wigilią, no w sumie ta... Ogólnie święta to jest dla kierowców też ciężki orzech do zgryzienia, jak to się mówi. Na przykład kurierzy albo coś takiego też mają teraz pewnie masę roboty. Kiedy najbliższy wipe? Za parę miesięcy pewnie. O, paliwo się skończyło w generatorku. Dobra. Więc co, no, trzeba iść na te dormy, trzeba te sejfy poszukiwać. Przeszukiwać. Siemanko, Szymonides, witam. Mamy kolesia. Spoko, Snickers. Nie ma sprawy. On coś tam otwiera te drzwi. Poczekajmy chwilę, może będzie chciał koleś wyjść. Po co mu wychodzić pod lufę? Bo bardziej może poczekajmy. Nie wiem, na którym piętrze w ogóle jest koleś. Bo te dźwięki nie są z góry. Te dźwięki są bardziej jakby z mojego poziomu. Więc chyba jest na dole. Dwóch jest. Ktoś biega jeszcze w trójce, znaczy w dwójce.
Koleś lutuje coś. W ogóle tu jest trup przed wejściem, z tego co widzę. Ktoś biegnie. Aha, to jest bot. Ale może ten bot mi pomoże? Chyba się bot zbugował. Suka ty, блядь, nie upyr, блядь, gnida, блядь. No dobra, czyli są u góry. Nie są na tym piętrze, są u góry. Ale teraz ten bot może mi trochę pomóc, bo oni zejdą, zabiją bota. Hej, siemanko Pablito, witam. To nie jest takie ciche, jakbym chciał, żeby było. Nie wiem, co oni robią. Oni są maksymalnie chyba skampieni w tych dormach. Nie wiem, czy oni czekają po prostu na osoby, które na te dormy wchodzą, albo coś takiego. Ale nie masakra, są skampieni po prostu w dormach. Otwierają kluczami. Kurde, musiałeś wyjść. No, trochę mi ten bot zepsuł. Nie ukrywam. To ciekawe. Do kogo on te flesze robi? Metal gdzieś był. Dobra, jednego mam. Czy to był tylko... Czy... Jak powiem, nie mam, wybieg z tego dorma? Nie. To był jakiś w ogóle inny chyba typek. Albo to był ten, tylko on wyskoczył z okna? W sumie on mógł z tamtej strony wyskoczyć z okna, bo słyszałem metal.
To mógł być typek, który był w dormie i on po prostu tutaj w tą stronę przybiegł. Może zaskoczył, no. To, jak się nie mylę, to chyba był ten. Tak, to on był. I on chyba bossy nawet były i porobił bossy. Tak, on porobił bossy tutaj. Ajajaj, bossy były na tych nadormach. Szkoda, że on był pierwszy. No szkoda. To mamy apeki, ale apeki nie są aż takie drogie. To bym zabrał. Beteki bym zabrał. To to ma tutaj beteki, ale to jest 60, to bym też zabrał. Beteki. Beteki bym zabrał, to bym zabrał. W sumie tą TV można zabrać. Bo ona się zmieści tutaj nam. To miejsce, o. To miejsce się zmieści. Dobra, więc się nie zdziwię, jak to był właśnie ten typek, który wybiegł z dormu. Widzę, że te sejfy porobione, więc nawet nie ma co tutaj siedzieć. Trzymam w ogóle złożony... A nie, dobra, to jest ten bug graficzny tak zwany. Tak, on musiał zeskoczyć. On zeskoczył, on wyskoczył po prostu oknem, ale z drugiej strony. Nie powiem, że ten bug graficzny mnie trochę irytuje. Także pozbądźmy się tego bugu. Z drugiej strony był pozbierany żony, wiesz? Pozbierany był, nie miał hełmu w ogóle na sobie, więc nawet nie ma co tam tracić czasu, wiesz? Dobra, lutowanko. Miejmy nadzieję, że tutaj sefu przynajmniej nie robili. Tutaj szukamy, bo jakieś SSD-ki można wyrobić. GP coiny też tutaj się respią. No, ale nie tym razem. O, za ciężki jestem. Mam sporo kilo na sobie. Mam 73 kilo na sobie. Veritasa znaleźliśmy, no proszę. Tylko to nie jest to, co ja potrzebuję do mojego wyzwanka. Oho, grę mi wścięło.
Nagrywałeś, bo można by na YouTubie? No mam kliknięte nagrywanko. Jak ja się mam tygrysek, witam. Kurde, dużo kilogramów mam na sobie. Nie jest zbyt dobre. Wyrzucę może tego shotguna i tego shotguna. Bo te shotguny w sumie i tak nie są drogie, a przynajmniej troszeczkę mniej kilo mam. Grasz, to tak nie jest? Wiadomo, że jak się ogląda, to się myśli, że to jest łatwe, nie? A rzeczywistość jest trochę inna. No tylko, że ja też gram już 3,5 roku, więc... Trochę dużo gram już tego Tarkowa, też przylutowane. Przelutowane. Wszystko mi lutują, no. Mamy bota na zewnątrz. A co ten bot może mi dać? Nic tak naprawdę. Może kartę do labów? To może mi dać w sumie. Pytanie jeszcze, o, czy ja w ogóle tego bota chcę bić? Nie potrzebuję, żeby tam iść. Nie będę się narażał dla bota. No, daj jakiegoś, nie wiem. O nie, to nie chciałem, to mi daj. O, nic ciekawego, no. Do mojego zadania dzisiejszego. Najgorzej z GP coinami będzie. Gracza chyba mamy. Niech wie, że coś się dzieje. Chyba już się nie dowie, że coś się działo. Bo chyba uciekł. Bo zauważył, ktoś do niego strzelał. O, ty masz czwóreczkę. Ale w sumie gracze z kawy to z jednej strony, no, dobry sposób na wykonanie też naszego wyzwania, bo będzie miał dużo, dużo giru, którego może będę potrzebował, ale nie widzę, żebym tego potrzebował właśnie. Gwoździe wezmę, bo to drogie. O, faktorkę wezmę. To możemy zabrać, bo to będzie zawsze do tam do sprzedania.
To też. To też. To też. Nie chce mi się pakować tej czwóreczki. A czy kończy grasz? Nie, to nie był crash, to był zwykły bot. Kurde. Za dużo mam kilogramów. A się bardziej pełznę po tej mapie niż... O, tutaj otwarta, czyli ktoś tu był. Ajajaj, dobra. Trudno. Siemanko, Amex. Witam. Woro ty. Weź mnie, we mnie stąd wyjdź, ej, we mnie stąd wyjdź. We mnie stąd wyjdź. W sumie te boty warto może szukać, bo... mogą mieć coś ciekawego, co potrzebuję. Goshan! Chyba 200 tysięcy na tym kluczu? Zarobię? Tu też widzę było lutowane. Dobra, idziemy do wyjścia, bo ledwo się ruszam. Tak, dokładnie. Kred ma bardzo... no jest szybko szczelny, tak? 900 RPM ma. Bardzo jest stabilny, że tak powiem. Wszystkie strzały, że tak powiem, no idą w środek tam, gdzie celujesz. I przede wszystkim ma fajną amunicję pod damage i wystarczy po prostu po nogach strzelać. No, jak widzicie, jak gram Kedrem, to bije po tych nogach, no bo to jest broń, że tak powiem, SMG, czyli po nogach, gdzieś tam okolic brzuch, nogów, a potem rzucam granatę, na przykład tak jak tamtego zabiłem koło tego samochodu, koło Dorma, tak? Napił seryjka po nogach, nie mógł się ruszać, rzuciłem tam granat, no i padną, nie? Także tak się wykańcza ludzi Kedrem. No, także ładnie, ładnie poleciało tutaj. Ty, ja zabiłem o 16... Kogo ja zabiłem? 16:48 i nie przelutowałem. W 16:48 nie przylutowałem jakiegoś gracza? Ja tam w Dormach musiałem zabić chyba. Ta seryjka, która poleciała, jak otworzyłem drzwi i strzelałem do tego kolesia po drugiej stronie Dormów. Ja musiałem go chyba zabić. Bo tu jest gracz, którego zabiłem koło auta. I tak 2 minuty minęły, można powiedzieć, od tamtej szaleni na tych Dormach, co strzelałem do tego gracza. Ja musiałem u góry jakiegoś typa zabić, tylko go nie przelutowałem. O. Nie. Tak, bo tu jest Mauser. Tak, ja musiałem zabić tam na Dormach. Okej. To nieźle.